Witam wszystkich bardzo serdecznie. Stała się straszna rzecz, ponieważ wchodzę na kwadratową masakrę i, o, mam slajma, ale to jest nieważne na razie. Ale za tego slajma może się stać łapkę w górę na subskrypcję i zaraz wam wytłumaczę co się stało. Czekajcie, tylko, to sobie zabiję na szybko, ale stała się mega straszna rzecz na kwadratowej. Ale właściwie to jest na plus. Zaraz wam wytłumaczę. Jezus, ile tego jest. Dobra, mamy ile slime boli? 24, wow, nice. Dobra, zobaczcie, zaburowałem sobie tutaj wejście i teraz tak. Mam dziewiąty level, ponieważ przed chwilą padłem. Idę sobie odebrać expa, a tu nie działa. Mówię, co się dzieje? Klikam sobie wajchę, patrzę, kaktus nie idzie. Klikam sobie wajchę, patrzę, pierwszy bambus się zniszczy oczywiście, a potem nie idzie. I mówię, co się stało? Co to jest stanęło? Ogólnie... Z racji tego, że zaczynały się lagi, a każdy z nas miał ekspiarki swoje, no prawie każdy. Josie chyba nie miał, bo cały czas brał ode mnie. Jawor chyba też nie miał. Eee, to wyłączyli ekspiarki tak zwane Zerotikowe, chyba to się nazywa, czyli te, co tak szybko na przykład produkują bambus, szybko kaktusa. Tak samo wyłączyli, kochani widzowie, to, czyli moją produkcję papieru. Moją produkcję papieru, moją tutaj fabrykę papieru, którą miałem dla wieśniaków, dlatego spokojnie mam pomysły na to, jak to naprawić. W sensie, no tego nie, już nie naprawimy, niestety, ale mam pomysły na to, jak to zmienić, ale na początku potrzebuję sobie wziąć. Yy... Fajerwerki, o dosyć sporo tych fajerwerek, to wyrzućmy, to wyrzućmy. Fire. już bardzo dużo, ok, bardzo mi się to podoba. E, odłóżmy papier, teraz papier będzie mega cenny, dopóki nie zbuduję sobie farmy papieru. I teraz tak, no powiem wam nieszczęście totalne, ponieważ mam dziewiąty level, ani zenchantować, ani nic. E, jedyne co to mogę chyba wyciągnąć z tych piecyków sobie level. Nie wiem w ogóle, czy teraz, nie, czy są pełne? Nie, czemu to się nie przepala? Bo to jest andezyt, no to dlatego, Patryś. Czyli już nie wyciągnę sobie level na razie, czy wyciągnę. Dobra, zobaczmy, czy to przejdzie i czy wyciągnę sobie level. Czyli czekajcie, czy te piecy piecyki będą działały, jeżeli chodzi o level. D jeżeli tak. Dobra, działa to. To się długo nie paliło jakoś, ale widzę, że działa, dlatego widzę, że będziemy musieli tutaj zbudować sobie wielką. Piecykarnię? Nie, wielką przepalarnię taką, nie wiem jak to. Hutę, o! Zbudujemy wielką hutę. I teraz tak, mamy fajerwerków setkę. I powiem szczerze, że nie będę Was zanudzał na odcinkach, na odcinku właściwie. Jak buduję te wszystkie farmy nowe, yy, które dają podobnie, no dużo mniej właściwie, niepodobnie jak mogę powiedzieć, dużo mniej papieru, dużo mniej expa i tak dalej. Nie będę Wam tego pokazywał, ale zrobię to na... poza odcinkiem, yy, nagram to, a dzisiaj poszukam in inspiracji u innych youtuberów, ponieważ szczerze widzę, że tam jest, yy, no może niewielka drama. Ale no niektórzy się zastanawiają, czemu tak wyłączyliśmy, czemu tu się tak dzieje. Ale widzę, że większość jest na plus, czyli że jest dobrze, że wyłączyliśmy. Okej, okay, w takim razie chciałbym Wam się pochwalić, mamy litrę. Nagrałem odcinek ze smoka, ale ten odcinek jest strasznie nudny, dlatego to nie wrzucam, bo teraz, ponieważ to był smok na 26 poziomie, mieliśmy go chyba 30 minut w dwójkę, więc nie nag znaczy nagrałem, ale nie puszczę Wam tego. Dobra, i. Dobra, lecimy. I musimy poszukać sobie inspiracji. Dlatego zobaczymy co chłopaki zmienili Więc najpierw polecimy sobie do Nexe I fajnie jest to, że mam Elytrę ponieważ e, Do Nexe teraz mam sekundkę A Nexe jak wiem On zawsze znajdzie jakiś sposób Dlatego go znajdźmy Nexe gdzie ty mieszkasz? Tu gdzieś mieszkasz, dobra Tu mieszka Nexe, nie wiem czy wam mogę pokazać co u niego w domku? Dobra, wylądowałem Myślałem, że już się zabije, ale e, Ogarnąłem sobie sposób na lądowanie, czyli takie obkręcanie się Bo wtedy Elytra mega hamuje e, Do Nexe, no Wiem, dobra. Nexe wbijam, ale nic nie ruszam. Naprawdę, zaufaj mi. Dobra, mamy akwaria nowe. O nie wiem, czy wam to mogę pokazać. Chyba nie. Chyba, że on to zrobił. Dobra, nieważne. Jak coś to macie, mały, mały spoiler, ale mam nadzieję, że się nie obrazi. Dobra, mamy tu wieśniaków. I teraz idziemy tutaj. Nexe, czy ty to naprawiłeś? Widzę, że jeszcze masz tutaj bambusy on/off. To nie działa. To wszystko nie działa. Naprawdę. Ej, może sprankujemy Nexę, że niby mu to rozwalę? O! Mam plan. Dobra, prankujemy szybko Nexus. Tylko cicho bądźcie, nie, nie, nie mówcie mu. Prankujemy szybko Nexus, że niby to rozwaliłem, ale tak naprawdę i tak to nie będzie działać, ponieważ to jest wyłączone. on będzie myślał, że kurde, ktoś mi tutaj wyłączył. Czemu to nie działa? Ok, eee, czekajcie, to działa. Dlatego musimy. O. ściągnąć. Nie możemy tego, tego tak ściągnąć. Musimy tu postawić. Albo dobra, ściągniemy tak, on będzie myślał, kurde, ktoś mi tu zabrał, ktoś mi tu zrobił. Też on będzie od razu wiedział, bo sobie weźmie, weźmie sobie oczywiście, yy, zrobi to za pomocą o dobra, tak możemy to rozwalić za pomocą kilofa drewnianego, bo może sprawdzić, kto to rozwalił, ale sprankujemy go. On będzie miał, jeżeli się nie dowie, bo to taka jest oficjalna, znaczy nieoficjalna jeszcze wersja, w sensie oficjalna. Wiadomo o co chodzi, tylko że to trzeba przeczytać na Discordzie, a nie każdy z nas czyta tego Discorda, dlatego mam nadzieję, że Nexa, jak wejdzie na serwer, nie będzie czytał Discorda, znaczy nie będzie wiedział, że to jest yy... Że to, jest, to już jest, nie działa na serwerze Tylko będzie myślał, że ktoś mu to zniszczył I oczywiście kto mu zniszczył? Paczol! najgorszy paczol! Ale spokojnie, to jest taki Antyprank właściwie, ponieważ yy, Tutaj już nic nie zniszczyłem Bo to i tak nie będzie działać i nie działa Dlatego To jest takie, że po prostu chłopak sobie pomyślał Co się dzieje i tak dalej, jak coś to do tych skrzynek mu wrzucę yy, To I to, to było jego, tak? No i bambusa mu, ale to mój bambus był Dobra, czyli mamy szybki prank na Nexe Jezus to tu jeszcze może o tym nie wiedzieć? Tam mamy w ogóle Creepera, weźmy go do rozwalmy. No, strzała po prostu leci jak... nie powiem gdzie. Weźmy sobie proch, proch jest bardzo ważny teraz, bo te fajerwerki robi. Ty, wziąłem ten proch? Wziąłem dwa prochu, okej. Okay. Dobra, wypójmy stąd. Czyli... dobra, Nexa sobie nie poradził niestety z problemem. Szybko, płyń, płyń, a tu jest ten kot jego. Czyli będziemy w tym miejscu. Pokczamp. kocie, wchodź tam. Aha, to nie był jego kot, on się tu zbugował. Dobra, tu nie patrzymy, nie patrzymy. To jest tajne. Gdzie on ma wyjście? Tu ma wyjście, dobra. To jest tajne, nie patrzymy na to. Okej, okay. wychodzimy od Nexe. No niestety, Nexe nie naprawił sobie, w sensie nie zrobił nowych ekspiarek. Chciałem tylko zobaczyć, jak, jak on by zrobił, bo wiem, że mógłby zrobić, ale nie zrobił niestety. Tu wiem, że jest mob grinder. I teraz, nie wiem, czy, czy do kogo on należy. I czy on działa w ogóle? Aha. Chyba nie działa. No, błagam, wleć tutaj. Mam dużo Firebreak, ale nie chcę ich marnować. Co ja robię źle? Wszystko pewnie. Zaraz padnę i stracę litry. Dobra, zjedzmy sobie coś. Nieważne, nieważne. Zaraz padnę i stracę letry, więc wolę tam nie wlatywać. Widzę, że mój skill we wlatywaniu. Dobra, Nitashi. Nitashi, co ty zrobiłeś? Nie chcę tu lądować. Chcę tu, o. Chcę tu lądować, czyli od razu na dole. Tzn. Powiedz mi, co Ty zrobiłeś z tymi ekspiarkami? Czy ty, jako jedyny człowiek, który gra 48 godzin dziennie na kwadratowej masakrze, coś zmieniłeś? Nie, on nie zmienił nic chat. Właśnie widzowie. Zobaczcie, to też nie działa. Bambus mój urósł mega. On nie ma tutaj nowej ekspiarki. Kurczę. Nie wiem, jak to można w sumie naprawić, tak, żeby to było dalej fajnie działało, żeby było mnóstwo ekspara, czyli tego się nie da zrobić. Dlatego, gdzie trzeba robić mob grindery, jakieś takie rzeczy i tak dalej. Dlatego, okej, okay, Nitashi sobie nie zrobił nic. Eee, wyjdźmy na pas startowy. Tylko możemy jeszcze polecieć? Burak? Kurde, do buraka nie można wejść, bo w sumie Widera na chacie bym chciał, ale on to zawsze tego Widera puści, jak nikogo nie ma, więc wolę tego nie robić. Polećmy sobie do Eskacza. Polecimy sobie do SKKF-a, który ma wielki wieżowiec. Mam nadzieję, że tam można wejść. Można wejść na pewno do sklepu, ale ciekawe czy. Widzicie? Jakie lądowanko? Tu jest pas startowy w ogóle chyba. Nie, to jest ulica po prostu. Ale bardzo mi się podoba taka ulica. Z wełny. Wystarczy pod. Ej. Czy ty tu masz wejście w ogóle do siebie, mordeczko? Najdroższa. To jest wejście. I on teraz widzi, kto wchodził. Dobra, nie, dobra, to działa, czyli zarąbiste. Boże, nie widziałem tego. Okej, okay, tajne. Przepraszam serdecznie. Dobra, nie, za, nie zepsułem tego. Okej, okay, tajne wejście. SKKF, ja tutaj nie było tabliczki, że nie można wchodzić, dlatego wchodzę tylko zobaczyć ekspiarki. Dlatego proszę nie banuj mnie na tym serwerze, ja uwielbiam cię, najdroższy mój przyjacielu. Dobra, tu jest y Kleb. Tu była pułapka chyba I tu chyba nie jest dokończone Tak, czyli on tam u góry nic nie będzie miał raczej Czyli tak, tu jest sklep z wełną Dzisiaj wełny nie chcemy kupować eee, I tu mamy co? Tylko dla personelu Wejście bez pozwolenia równać TNT w twoim domku W sumie ja mam drzewo Ja nie mam domku Myślicie, że to się jakoś liczy? Można tu wejść? Nie, dobra, nie będziemy łamać zakazów Zakazy, zakazami, wiecie Trzeba przestrzegać, niestety Kwadratowa masakra, trzeba przestrzegać zakazów Tu mamy domek ale ten domek na pewno nie ma ekspiarki, ponieważ jest to nowy domek. Dlatego do kogo możemy jeszcze polecieć? Do buraka bym poleciał, tylko do buraka jedyne, co możemy zobaczyć, to z zewnątrz. No, tak mi się wydaje tylko, więc tam nie możemy wejść. Ale sprawdzimy buraczka. Sprawdzimy Biedronka Airlines tutaj. Dokładnie Airlines. Burak dalej masz tutaj te. Dobra, do buraka nie można nawet sobie tutaj zobaczyć, bo on ma niestety, ale wszędzie kowadełka. Dobra, formalnie nie wszedłem do jego domku, ale z drugiej strony... Właśnie do wieżowca, ale z drugiej strony i tak tu nic nie zobaczę, bo... Co tu masz? <słuch> Dobra, nie, ja tu nie wlatuję, ja tu nie wlatuję. Nie chcę mieć zepsutego tutaj, że tak powiem... E, nie chcę potem 50 godzin odrabiać sobie strat, które Burak mi tu naniesie. Co tu mamy? Nie, tu mamy farmę... Chyba że laza tam jest farma. Tak, to jest... Nie. To jest farma czegoś, ale chyba żelaza, tak mi się wydaje. U góry są wieśni. Tak, to jest farma żelaza. Czyli. E, golemy wpadają do tego, ale chyba nie działają, zabijają się i żelazo wpada do, do hopperów. Więc e, spoko. Tu mamy wieśniaki, więzienie dla wieśniaków, więc tutaj też nic nie zobaczymy. Kurczę, buraken, musiałeś te. E, musiałeś sobie kowadła dawać w okna. No tak mi przykro, nic nie zobaczyłem. Okej, okay, lećmy dalej, lećmy dalej. U kogo tu można jeszcze zobaczyć? MacGyster raczej mnie nie wpuści do domku, w się by... Można tam pewnie wejść, ale zanim ja znajdę gdzie on ma cokolwiek do ekspienia, czy co, coś takiego, no to chyba minie tydzień. Okej, okay, kto tu gra? Evr o, Evron, mój przyjacielu. Evron gra. Gdzie masz logo FB FBEvron? Dobra, y dom Evrona. Czekajcie. Co tam robisz Ewroniasty? Napisałem, co tam robisz Ewroniasty? Zobaczymy, czy on w ogóle gdzieś tu jest. Zajdźmy na dół. Dekoruję dżunglę. Chcesz zobaczyć? U mnie w domu. Już idę. Dżunglę dekoruję w domu? O jest. Ewroniasty. Gdzie on jest? U góry. A ja byłem na dole. Nie wiem, czy tu w ogóle mógłbym wejść, ale mam nadzieję, że jak Ewron jest w pobliżu, to nic się nie dzieje. Ha! Jakie Ewroniazty! Polka! Polka Ewroniasty! co tam masz? Dobra, idziemy za Ewronem. Bo mam papugi i im. Pokój zrobiłem. Aha, czyli tak ładnie sobie tutaj robi e, dżunglowo. Ewron był bardzo długo poza strefą komfortu, tak zwaną. Ja, 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 ja to mówię strefa komfortu, ale chodziło o tą strefę radiacji. Tu można wchodzić, dobra. Jestem, jestem, spokojnie, nie zabijecie. A w sumie trzymam w ręce. O, chlebek będę trzymał. Tu? Nie, tam jest prank jakiś. Nie, dobra. Już myślałem. Myślałem, że on tu jakąś pułapkę przygotował i ja zaraz w nią wpadnę, ale co, nie dziwiłbym się. O Jezus, dobra. Ty, ale ładnie! Ale ładnie mu napiszę. Pokczamp. I on jeszcze tutaj dżunglowe drzewka z i papugi ma. Super. Jeszcze jest nieskończone? Aha, czyli Evron napisał, że jest nieskończone. Sorry, że nie, nie widzicie czatu, ale na, wam czytam. Na 100% yy, na 100% ścian. Nie rozumiem. Muszą być liście. Aha, na 100% ścian. Napisałem mu, że może sobie liście u mnie na drzewie pocinać, bez mnóstwo tego, w sensie to pnącza. Napisał, że ma. Ale ładnie. No powiem Ew Ewron, że się postarałeś. No, ładnie Ewron ty się postarał. Może mu z prank pranka walniemy? W ogóle o co chodzi tutaj z tą płytką? Aha, to jest tylko płytka. Tylko tu jest smutny akcent. Jaki smutny akcent? Czemu smutny akcent? Ocelot mi się tu utopił. O nie! Ocelot chyba rzadki, co? No, ocelot to jest chyba rodzaj kota, który jest dosyć rzadki na, na masakrze. Dobra, ja stąd idę. Ewronia z temu już nie będziemy przeszkadzać. Ale szybko popierniczamy. Chyba tędy. Chyba tędy. Dobra. Płyniemy z Ewronem. Dobra, to go zostawimy. Ale widzę... Czekajcie, spytam się ekspiarkę. Pytam się, czy zrobił jakąś ekspiarkę. Napisałem. A on właśnie nie. Napisał, że sam był w szoku, że zlikwidowali to. Więc póki co ma ze zepsutą? Ja napisałem, że latam, szukam inspiracji, ale powiem ci, że mam trzy spawnery pod domkiem. Może je uruchomię. No to Ewron jest ustawiony chyba jak ma spawnery. Aha, bo piecyki lepsze i Olał jest spawnery. No to. rób sobie na spawnerach. i jesteś ustawiony. Dobra. Napisałem, żeby zrobił sobie na spawnerach ekspiarki i jest ustawiony, więc. Jak to? Czemu... O, działa letra, dobra. Działa eletra. Ok, mikrofon sobie przesunę troszeczkę, bo mało widzę na tej grze. W sensie monitor mi zasłania. Mam Mo -mo 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 monitor. Czyli tak u Nexe nic, Uevrona nic. Unitas jego nic, USKKFa nic, uburaczka nic, nie zobaczyliśmy. Może mangio. Ostatnia, ostatnia osoba, którą sprawdzam, może Mandio. Ciekawe, czy tu Mandio dalej mieszka. Mandia dawno nie widziałem na serwerze, ale może tutaj mieszka. Może Mandio ma dużo roboty. Pewnie można tu wejść, chyba tak o tak legalnie. Dobra. U Mandia zawsze są te trole, ale tu nie ma. Dobra. Głowa smoka, która się rusza. E, totalnie nie wiem jak, ale się rusza. E, Dom Huberta, handel z wyciekami. No to niezły handel. Zenchantowanie przedmiotu diament równa się enchant. Dobra, to nie potrzebujemy tego. I chyba. Tu, o coś tu jest? Nie, to jest metro. Chyba tutaj się szło do ekspiarki. Dlatego szybko sobie pójdziemy. Czekajcie, żebym to. O, dobra, żebym elitry nie tracił, a doszedł jakoś do ekspiarki. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Jeżeli nie, to się poddaje. I nie wiem, no pójdę sobie po prostu robić poza odcinkiem, ponieważ ten odcinek tak jest długi. Ehm, sprankowaliśmy Nexę, pogadaliśmy sobie ze Wronem i obejrzeliśmy parę domków, w których nie ma ekspiarki niestety, więc ten odcinek jest. O jezus. O matko, córko. Co on tutaj narobił? On chyba tutaj miał ekspiarkę jakąś. On chyba tutaj miał jakąś ekspiarkę, ale już nie ma. Zabijmy tego Creepera, żeby mu tutaj nie wybuchnął. Nie no, tak naprawdę to kradnę. Ło, wow, zdążyłem, tak naprawdę to kradnę sobie proszek, ale cii, cii, nie mówcie nic No nie, niestety tutaj ekspiarki nie ma, pamiętam, że jak zaczynałem masakrę tutaj była, ale no z szacunku nie wchodziłem do, do Mandzia Tyle razy nie, w sensie no w ogóle nie wchodziłem, raz byłem u Mandzia i raz wpadłem chyba w którąś z tych dziur chcący. Więc no niestety, kochani widzowie na następnym odcinku pokażę Wam wszystkie eksperymenty, jakie zrobię, bo zrobię ich dużo naprawdę takich, co nie będą lagowały serwera, ale będą działały. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, choćby był taki troszeczkę o niczym, ale też o czymś. Zobaczymy, co Nexa zrobi na tego pranka. Więc pamiętajcie, zostawić łapkę w górę subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Kocham Was, widzowie. Papa! Pa.